Czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, bardzo ciepło. Dzisiaj nabyłem, doszedł do mnie mój LipoBear, który wcześniej zamówiłem sobie na Shopee i jest super fajny. Super fajny. Zapłaciłem za niego 6 euraszczów. Słuchajcie, 6 euraszczów to jest cena zupełnie bardzo, bardzo tanią. I ogólnie mamy różne LipoBeardy, takie lepszej jakości, gorszej jakości. Ten jest super jakości, ponieważ i pojemność. Mieści 3 baterie do Otel Evo 2. 3 baterie mieści, jak widzimy tutaj są oznaczenia z tej strony, że 3 baterie możemy spokojnie do niego załadować i wsadzić sobie do bagażu podręcznego. Czemu to jest takie istotne? Otóż w przypadku dronów, drony możemy przewozić albo w bagażu podręcznym, albo w bagażu rejestrowanym. Natomiast baterie do dronów oraz telefon, który służy do sterowania dronem, jeżeli macie oddzielny telefon do sterowania dronem, musicie przewozić w bagażu podręcznym. Samego drona może się nadać w walizce takiej zabezpieczającej, specjalnej, piankowej do bagażu rejestrowanego, ale niestety baterię musicie mieć, akumulatorki przy sobie. Ważne jest, żeby ich pojemność pojedynczej baterii nie przekraczała 100 Wh, ponieważ jeżeli byłoby między 100 a 160, jest duży problem z przewożeniem samolotem, natomiast powyżej 160 Wh w ogóle nie wolno. Ale jeżeli macie nawet poniżej 100, ważne jest, żeby styki elektryczne były zabezpieczone. Możecie albo zabezpieczyć je dowolną taśmą typu adhesive tape, czyli taśmą samoklejącą, albo jeżeli częściej podróżujecie, możecie użyć takiego opakowania, gdzie na każdą baterię jest oddzielna przestrzeń, to jest na 3 baterie do Otel Evo 2, czyli dosyć duże baterie, ale macie też mniejsze do DJI Mini, do Fimi, do Zino, do różnych dronów. Ważne jest, żeby wiedzieć, czy potrzebujecie na jedną baterię, na dwie czy na 3. Ja wybrałem na 3, z tego, że 3 duże baterie chcę tam wpakować. Normalnie je trzymam razem z dronem. W walizce dronowej je trzymam. Problem jest niestety taki, jeżeli wybieracie się w podróż, musicie je wyjąć i musicie zapakować oddzielnie. To jest Lipo Safe Bag, czyli taka torba wyłożona specjalnie aluminium, specjalnie zabezpieczona w środku, niepalna, zabezpieczająca właśnie baterie litowo-jonowe. Tak jak wymagają tego linie lotnicze, żeby były baterie do dronów zabezpieczone. I uważam, że to było bardzo dobry zakup, zakupiony na Shopee. Przyszedł do mnie z Chin. Zapłaciłem 6 euraszczów razem z wysyłką. I no, czekałem prawie miesiąc, ponieważ dzisiaj mamy 7 czerwca, a ja zamówiłem to 15 maja, więc czekałem prawie miesiąc, 3 tygodnie czekałem na to, aż to przyjdzie. Ale uważam, że za super cenę i w ogóle, że udało mi się zdobyć, ponieważ o ile do innych dronów te Lipo Safe Bag są dostępne bez problemu, tak do mojego modelu jest bardzo ciężko, z tego względu, że jest to dosyć drogi model i mało dostępny. Więc musiałem po prostu zamówić sobie z Chin, ale wiedziałem, że przed najbliższym wyjazdu mam zapas około 2 miesięcy, więc wiedziałem, że na spotkanie, jak zamówię, to będzie około miesiąca, to mam zapas czasu, że zdążę. No oczywiście na ostatnią chwilę byłby z tym problem, wtedy bym użył taśmy adhesive tape, tak jak poprzednio, ale jednak wolę się już zaopatrzyć w profesjonalne rozwiązanie, które posłuży mi na dłużej. I Wam też takie polecam, właśnie zabezpieczanie baterii Lipo Safe Bagami. Chodzi o baterie dronowe, nie baterie do kamer, tylko baterie do dronów. I tak Wam polecam. Trzymajcie się, buźka. Pa, pa. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić? Pozbawić chciałbyś niewolnej woli? Rządzie biskupie, do Was to mówię. Wstydzi się Was dziś kraj. Nie płaczcie, siostry, kochanie, tak się. Uwierzcie w naszą wygraną w walce. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.